Ty stary, słuchaj, idę sobie właśnie po te fajki, nie? Co mnie nie było teraz i kurwa patrzę, a tu idzie taki gimbus i tak tylko kurwa do tego bitu. Jego poloniska się za głowę musi łapać, on kurwa rapsuje, a nic nie wie o poezji. What the fuck? Ten kawałek to tylko drobna prowokacja, moja krzywa akcja, wasza wokół drzazga, więc jazda z tym samplowanym bitem. Ani to nie szkoda, ani nie pożytek, że nie umiem rapować, to nawet nie jest przykre, bo gdy mordę wytrę o swoje teksty, to i tak jestem lepszy niż większość podziemia, które wciąż biadoli, że nic im się nie zmienia. Życie, które tak obficie ubierają w epitety, głównie te na hajka, niestety, to wzdety. To było modne lat temu 15, wy dalej o tym samym, a ja zaraz zasnę, wyjdę drzwiami trzasnę i wtedy właśnie zaśpiewam, że widzę, kiedy płaczą wkoło drzewa, że miłość jest piękna, kiedy kochać nie trzeba, że boję się zamienić to, co grzeje, na to, co ogrzewa. Mówią o sobie, że są królowie neopoezji. Ciekawe, co na to pan Andrzej Poniedzielski. Jestem pewien, że gdyby ich usłyszał, dostałby raka jak Kaczmarski i przez rurkę oddychał. Zerowa forma, zerowe treści, rym każdej części krzęści, nie pięści. Liczą, że się poszczęści, zamiast rapować, niech lepiej zajmą się książką, najlepiej wąską, z bajkami dla dzieci. Mówią, że prosto z serca ulic ich rap płynie, a proton, co im język zawinie na ślinie. To nie złoto, lecz elementarny brak talentu. Nie ma postępu, nie będzie żadnych fajerwerków. Widzę stagnację, czas na reanimację. Doedukujcie się trochę, no bo mam tu świętą rację. Gdy robicie tę wiochę, to mam wielką ochotę wyrzezać wasze mózgi Czesławem Miłoszem. A teraz cicho, cicho, sza, sza, szanuj sztukę, bo zatłukę cię. A teraz cicho, cicho, sza, sza, szanuj sztukę, bo zatłukę cię. No i właśnie o to mi chodzi, no bo zobacz. Dlaczego ludzie myślą, że żeby nagrywać rapsy, trzeba być patologicznym? Dobry przykład gospel, zobacz, a nie, to w sumie zły przykład.